Tak prezentuje się moja drużyna. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Liberewo 80PS 2017 MyClub. Trzy mecze przed nami. Zapraszam do oglądania. Przeciwnik jest znaleziony. Jak widzicie, lepszy ma rating. Nasz bilans jest w miarę przyzwoity. Moi drodzy, takim oto składem wyskoczył na mnie przeciwnik: Rivaldo, Maradona, Messi, Neymar, Ronaldo, Buffon na bramce. Nic, tylko po prostu. No bez komentarza, Rivaldo z Barcelony oraz Maradona na końcu spotkania. Zobaczycie, na jakich levelach miał ten jegomość tych zawodników. Moi drodzy, w tej grze jest tak. Masz odpowiednich graczy na odpowiednich poziomach. Jesteś po prostu dobry. Wygrywasz mecze i koniec, kropka. Tutaj nie ma zmiłuj się. Granie będzie po prostu PS. Nad nikim się nie będzie litował, że wyskakuje ktoś słabszym składem i wielce mu trzeba pomagać. Nie, jesteś słabszy, masz słabszych graczy. Do widzenia, dostajesz piątkę i jest załatwione. Nie bez powodu chcę wam pokazać ten po prostu mecz, ale zobaczcie tą bramkę. Najlepsza moja bramka w tej serii jak dotąd. Och, pięknie. Messi, lewa noga. Jeszcze w zwolnionym tempie. Zobaczcie tutaj Douglas Costa. Pięknie zacentrował Messi takim krzyżakiem nawet. Pięknie. No i tak jak mówię, ktoś ma lepszy skład, wygrywa. Koniec, kropka. Ma odpowiednie umiejętności, odpowiednią ilość meczy rozegrał, ma odpowiedni level zawodniku, bo tak naprawdę ja mam Messiego bodajże na 43 levelu, a jak zobaczycie tutaj, na których levelach ma przeciwnik zawodników, to naprawdę będziecie pod wielkim wrażeniem. Ja wcale z przyjemnością grało mi się przeciw Maradonie, przeciw Rivaldo. Naprawdę, stawiłem opór na tyle, ile mogłem. Strzeliłem dwie bramki. Jestem z tego meczu bardzo, bardzo zadowolony, że miałem przyjemność grania przeciwko takim zawodnikom. Mam nadzieję, że w PES-ie 2018 przyjdzie mi grać takimi graczami. Bardzo, bardzo bym chciał. Tutaj Maradona z czupryną taką dosyć pokaźną. No, zdominował mnie. Miał lepszych graczy, tak jak mówię, lepszych zawodników. Był lepszy, wygrał zasłużenie. I tak to właśnie ma wyglądać. Tak to właśnie ma wyglądać. Nikt się tutaj w PES-ie nie będzie z nikim patyczkował ani nikomu pomagał. Na 44 levelu mam Messiego. No był, rating jego jest troszeczkę większy, natomiast graczy miał zdecydowanie lepszych. Nasz bilans, jak widzicie, jest 7 punktów. Zobaczcie, większość, wszyscy prawie na 50 najwyższym levelu. Piękna drużyna, silna. Moi drodzy, rozegrałem sobie kilka spotkań poza wizją, zmieniłem całkiem ustawienie. Marquisio został sprzedany, tak mnie denerwował. Po prostu skasowałem go, nie ma go po prostu w drużynie. Mamy dwa mecze do końca, mamy w dalszym ciągu 7 punktów, same porażki. No, przeciwnicy ewidentnie, no już tak naprawdę nie czarujmy się, gra się kończy, nie ma tutaj już słabych zawodników, nie ma po prostu już tak, że gracze mają na niskich levelach tych zawodników, tak jak ja. No niestety, ja gram miesiąc i tak naprawdę levele mam dosyć niskie, oscylujące około 40, natomiast większość przeciwników ma levele po 50, także zmiana formacji, zmiana menadżera, troszeczkę rozegramy to skrzydłami. Także jedziemy, jedziemy. Przeciwnik jest również mocniejszy od nas. No i tutaj Griezmannem, zobaczcie, lewa noga. Źle się to zaczęło, natomiast 21, 22, 23 minuta. Jest Bakka, przeciska się tam, prawie wytrącony z równowagi. Strzela na 1 do 1. Fenomenalnie kończymy to spotkanie. Jeden punkt na naszym koncie.
Jeszcze jeden mecz przed nami. Zmiana formacji pomogła. Myślę, że z taką formacją gra większość graczy. No niestety, nie czarujmy się. Skrzydłowi ewidentnie rozciągają linię obrony i tak naprawdę nie ma co się pchać środkiem. Źle zakupiony przeze mnie menadżer w PES-ie 2018 za punkty premium. Będzie to już wyglądało znacznie lepiej. Moi drodzy, przechodzimy do ostatniego odcinka. Przeciwnik bardzo mnie ucieszył. Rating 420. Wychodzi z meczu, ponieważ ma AAA. Natomiast nasz bilans, Boże Święty, jego nie lepszy. 3 porażki, także 2 punkty do awansu. Była ogromna szansa, aby tego przeciwnika pokonać. Także rozejrzyjmy się tutaj jeszcze, ustawimy sobie oczywiście stadion. Damy sobie domyślny Jana Rasza ma na napadzie. Damy sobie jasne stroje. Dobrze, przeanalizujmy jeszcze sobie. Tutaj już ewidentnie widzicie, w poprzednich odcinkach miałem około 70% środkiem, już teraz mam 52%. Przeciwnik oddaje tylko i wyłącznie 4 strzały na mecz, 125 podań na mecz. My mamy 160 tam kilka. Formacja identyczna, nie identyczna, on ma ofensywnego zawodnika, mamy defensywnego. 7 minuta! Troszeczkę przeze mnie przeciwnik zlekceważony. Jan Rasz. Próba wybicia. Nowy menadżer, ewidentnie nasi zawodnicy czasami są zagubieni. Kante zagubiony tutaj. Jan Rasz, główka. No i powiem wam szczerze, że troszeczkę konsternacja z mojej strony, ponieważ spodziewałem się czegoś innego. Dobrze, ale tu przechwyt, 19 minuta, Messi pędzi na bramkę. Ach, tutaj Baka się troszeczkę zakręcił. Jest podanie do Kante. Zablokowany strzał. Dobrze, jest jeszcze blokada, jest Kante. Dobrze, rozgrywamy troszeczkę Santi Cazorla. Do Baki, pięknie, Baka się tam uwolnił. Dobrze, jest 1-1. Jest 1-1, szybka odpowiedź. Chyba 20 minuta, jak mnie pamięć nie myli. Jest Baka. Wiecie co? Baka lepszy od Aubameyanga. Może troszeczkę wolniejszy, natomiast silniejszy ewidentnie. Lepsze wykończenie, lepsze strzały ewidentnie. Dobrze, 25 minuta. Przeciwnik, taki strzał dosyć taki z dużą dozą nadziei. Dobrze, wychodzimy Aleksandro, dobrze Costa. Na lewym skrzydle Kante, jest Baka, dobrze. Gdzie jest Messi? Messi tutaj już gdzieś podąża. Biegnie na dole i biegnie w dolnej części ekranu. Dobrze, i główeczka, pięknie. Wygrał tam nie wiem z kim nawet, ale strzelił z głowy kozioł przed bramkarzem praktycznie. W okolicy jego stopy i wygrywamy w tym momencie. I o to właśnie chodziło. Zobaczcie, troszeczkę lepszy rating my mamy. Podejrzewam, że mamy lepszych graczy na wyższych levelach i od razu w drugą stronę jest przewaga. Dobrze, moi drodzy, wygrywamy to. Mamy 8 ligę, co mnie bardzo cieszy. Jest progres, to się liczy. Spokojnie sobie rozgrywamy tą serię do PES-a 2018. Tam już będziemy się rozpędzać. Właśnie po to jest, żeby w tym PES-ie popełnić błąd z menadżerem, popełnić błąd w ustawieniach i tak dalej, aby tych błędów już nie popełniać w PES-ie 18. Ja będę się z wami żegnał, było mi bardzo miło. Jak widzicie, jest awans, będziemy mieli za chwilę planszę z gratulacjami za awans. Trzymajcie się. Cześć!